Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji oraz Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w sobotę zorganizowali już trzeci konecki maraton pływania. Tym razem jego uczestnicy przepłynęli dokładnie 15 km i 300 metrów. Konecki rekord w pływackim maratonie, czyli pływaniu w zmianach przez godzinę bez przerwy, wynosi 23 km i 625 metrów. Tym razem od początku było wiadomo, że rekord nie padnie, bo na starcie stanęło po prostu mniej drużyn. Rekord nie padł, ponieważ z przyczyn zdrowotnych w dniu wczorajszym wycofało się technikum. Dzieci podobno się pochorowały i zrezygnowało z drużyny, a że jest to wynik łączny, więc tak jakby jeden tor był pusty i niestety biorąc pod uwagę to, że tak średnio było około 4 km, więc na samym starcie już wiadomo było, że rekord nie zostanie pobity, ale ja myślę, że to nie chodzi o rekordy, to chodzi o to, że młodzież zamiast, nie wiem, nazwijmy to, siedzieć przed komputerem, mogła tutaj wystartować, tak, co jest z korzyścią dla ich zdrowia. W sobotnim maratonie, który rozegrano na pływalni miejskiej w Końskich, udział wzięło kilkudziesięciu miłośników pływania. Na każdym z torów pływała inna drużyna. Pierwsze liceum ogólnokształcące, drugie liceum ogólnokształcące Ekonomik, wspierany przez członków Koneckiego Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich. Najlepszy wynik uzyskali zawodnicy z tak zwanego starego ogólniaka. Półtorej godziny przed maratonem dorosłych po raz pierwszy odbył się maraton dziecięcy. Był pierwszy maraton dzieci, taki półmaraton. Dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli nawet pływały przez pół godzinki. Mówię, osiągnęły tam dystans 8,5 km z małą nawiązką. Myślę, że to jest też dobry wynik. Na zakończenie każdy uczestnik maratonu z rąk burmistrza Końskich Krzysztofa Obratańskiego otrzymał specjalny pamiątkowy medal oraz certyfikat uczestnictwa. Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z prezesem Wojciechem Nowkiem i wiceprezesem Markiem Jędrasikiem już zapowiada kolejne imprezy sportowe integrujące mieszkańców Końskich. Każdy, kto chciałby zaangażować się w działania stowarzyszenia, może skontaktować się z Konecką Pływalnią Miejską.